gdy narodził się pomysł, ja tylko napisałem do chłopaków, do moich przyjaciół, znajomych. Oczywiście oni nie odmówili. To jest taka nasza grupa, którą tworzymy, nazywa się Polish Chef. I ona ma na celu pomagać, przede wszystkim pomagać czy w gronie kucharskim, czy w gronie dzieciom potrzebującym, czy domom dziecka, czy właśnie dzieciom chorym, tak jak Dawid. Jesteśmy wspólnotą, czy oni do mnie dzwonią, ja nigdy nie odmawiam i oni też nie odmawiają mi. Więc dlatego to wszyscy jesteśmy, mamy wspólny cel i myślę, że dobrze nam idzie. Ja się wziąłem tu stąd, że znamy się z Piotkiem. Pół roku temu przygotowałem z Piotkiem u niego w restauracji już kolację. Teraz zostałem zaproszony na taki piknik typowo prymitywny. Mega fajna inicjatywa, zebrało nas się tu paru chłopaków z całej Polski i sobie fajnie gotujemy. Tak naprawdę z Piotkiem znam się tyle lat, że pierwszy pomysł, jak tylko się pojawił, zadzwonił do mnie, spytał, czy na pewno chcę. Mówię, stary, pomagać ludziom to jest czysta przyjemność, więc ja jak najbardziej zadeklarowałem się, przyjeżdżam w ciemno. Zwłaszcza, że jestem z restauracji, która specjalizuje się w podpłomykach. No podpłomyki jako forma pierwotna chleba, która wywodzi się stąd, że piekarze, jak piec się rozgrzewał, nie wiedzieli, czy temperatura jest do końca dobra. Musieli sprawdzać to jakoś. Rozwałkowywali cienko ciasto, wrzucali na szamot, jak ono się piekło, to znaczyło, że jest wszystko dobrze. Mamy tutaj dalej chlebek na zakwasie naturalnym, do tego worek cielęcy, czyli bardzo delikatny, mięciutki. Generalnie ilość ludzi mnie zaciekawiła, bo Gostyń bardzo małe miasto, a ludzie przyszli ciekawi tego, co robimy. Takim hitem chyba jest mużdżek cielęcy, który każdy podchodzi i próbuje tak naprawdę, co to jest i z czym to się je. Niebo w gębie. Co najlepsze tylko do tej pory? Na razie próbuję, jadłem jakieś mużdżek jakiś jadłem cielęcy, bardzo dobry, posmarowany majonezem, przepyszny, ale najpierw go zjadłem, potem dopiero mi powiedziano, co to jest, także rewelacja. Nie wiem, co to jest. Sarna. A wiem, bo widziałem, jak pan wczoraj przygotowywał, panie Tomaszu. Rewelacja. Także no, tylko kosztować. Wszystko rewelacyjne. Czy ktoś kończy, to nie ma. Mamy dużo innych rzeczy, więc podpłomyk raz, u nas rączkę jemy. A co w ogóle zbieracie dzisiaj? Pełno ludzi. Pięknie jest, kurde, super. Cieszymy się. Tyle ludzi dopisało, jesteśmy szczęśliwi. Wspaniała impreza, w ogóle wspaniała inicjatywa, świetne smaki, mało miejsca w brzuchu zostało, ale czekam, odsiedzę i ruszam dalej. Mnie co prawda na ten moment urzekła w zasadzie chyba sarnina szarpana, ale jeszcze przede mną parę smaków. Na razie zjadłem tylko sam podpłomyk, także nie dotarłem. Tak, nie dotarłem do mięsa, nie do kapusty, także ciężko stwierdzić, ale wygląda bardzo, bardzo przyjemnie. A to jest pana pierwsze danie, czy coś pan próbował wcześniej? Zjadłem już kiełbasę cielęcą. Bardzo dobra. Jak pan ocenia samą imprezę? Fajnie, kameralnie, pogoda super, nie jest za gorąco, także można sobie posiedzieć. Bardzo fajnie, także oby więcej takich imprez. Jednak mużdżek. No ale szarpana sarnina również zrobiła piorunujące wrażenie, więc szacunek w ogóle za inicjatywę i za to, że w takim Gostyniu naszym kochanym takie rzeczy mają miejsce i dlatego szapoba dla szefa Piotra Roszaka. Tak, 2 dni ciężkiej pracy, niektórzy włożyli w to tydzień, a niektórzy miesiąc ciężkiej pracy, bym powiedział. Ja już śpię codziennie po 2 godziny, więc jesteśmy wykończeni, można powiedzieć. Wrażenia smakowe? Bardzo dobre. Naprawdę pierwszy raz tutaj niektóre dania próbuję i jestem pod wrażeniem. Także polecam wszystkich, którzy jeszcze tutaj nie przyszli, zapraszamy. Naprawdę można zjeść coś, czego się do tej pory na pewno nie jadło. Co najlepsze do tej pory? Najlepsze. Teraz jem zupę, wywar z królika. Bardzo dobra, bardzo łagodna. I dobry był też podpłomek. Dobry pomysł, świetna impreza dla gostyniaków. Myślę, że takiego kulinarnego szczęścia jak dzisiaj nie było tutaj od dawna. Poza tym szefowie kuchni z różnych stron Polski, no to jest frajda dla nas, nie mamy na co dzień tego. Dobrze, że jest chociaż krawatka. Niestety nie mogę powiedzieć co, bo jadłam tak dużo, że wstyd mi się przyznać i smaki kompletnie mi się pomieszały, ale ja należę do tych łakomych. Nie mogłam się oprzeć. Tę kiełbasę i ta kiełbasa jest dużym hitem z tego, co słyszę. Pysznym truskawkowym serkiem.
dalej kończy się marynowane rzodkiewki, które moim zdaniem są absolutnym hitem i doradzam spróbowanie ich. Pyszna makrela z grilla. Na co dzisiaj konkretnie zbieram? Na Dawidka, który choruje na klątwę ondyny. Jest to choroba, gdy zasypia Dawid, to po prostu przestaje oddychać, nie? I też właśnie tu dzisiaj z Mileną rozmawiałam, że też są takie sytuacje, gdy tam się trochę zdenerwuje czy coś, to też musi go podłączyć do respiratora, ponieważ przestaje oddychać, nie? Także ta zbiórka dzisiaj jest potrzebna na Operację, wszczepienia stymulatora oddechu i ta operacja będzie mogła się odbyć, gdy Dawid skończy 3 lata, nie? Albo w Polsce, albo w Szwecji. Trochę widać w tych waszych puszkach, co tam się dzieje, jak to oceniacie na razie? No super. Naprawdę już przeszłyśmy i właśnie koleżanka Aldona też mówiła, że bardzo fajnie, że no podliczymy później wspólnie i będziemy widzieć, nie? No środki to by były jakieś 160 tysięcy. Jeszcze brakujące, nie? Do kwoty, którą potrzebujemy, 370 tysięcy. No ja byłam bardzo zadowolona, zachwycona, wdzięczna. Nie wiem, co jeszcze mogę więcej powiedzieć.